Jabłonowski Festiwal Nauki kolejny rok z rzędu był okazją do zaprezentowania wydawnictw Towarzystwa Przyjaciół Legionowa, ale nowy tom rocznika legionowskiego pokazano tam po raz pierwszy. Jego czwarta część stanowi podsumowanie trzyletniej pracy aż 30 badaczy lokalnej przeszłości. Obszerny, pachnący jeszcze nowością wolumin pachnie też wieloma regionalnymi ciekawostkami. Zastanawiając się nad profilem pisma, myśleliśmy, żeby bardziej otworzyć się na tereny powiatu. I stąd mamy materiały na przykład o XVIII-wiecznym Serocku, o kolonistach niemieckich w gminie Nieporęt. Jest ciekawy materiał o Wieliszewie, o najstarszych dziejach parafii i kościoła wieliszewskiego. Wreszcie mamy materiały, myślę, że interesujące, dotyczące Legionowa. Wśród najwytrwalszych tropicieli dawnych dziejów jest zgłębiający historię Nieporętu Włodzimierz Bławdziewicz. To zajęcie tyleż ekscytujące, co żmudne, szczególnie w przypadku miejscowości, której początki sięgają XIV wieku. Nie jest to łatwa sprawa. Jeśli chodzi o okres wojenny, no to tylko można rozmawiać z tymi żyjącymi jeszcze z naszego nieporęckiego batalionu. Innym razem wystarczy po prostu mieć nosa i oczywiście wiedzieć, gdzie szukać. Szczęśliwie znalazłem w archiwum w głównym akt dawnych, na długiej, kilkanaście, właściwie 26 poszytów tylko o Nieporęcie, opisujące zdarzenia nawet z insurekcji kościuszkowskiej. Później, gdy efekty poszukiwań przeradzają się w prace naukowe, biorą je pod lupę redaktorzy rocznika. Głównie po to, by wspólnie z autorami poddać teksty ostatecznej weryfikacji faktograficznej. Przy czym nie zawsze jest to lekki, historyczny spacerek. Co autor, to osobowość, to temperament, również to też są jakby określone terminy składania materiałów. Zależało nam bardzo, żeby były korekty autorskie zrobione w tym roczniku, dlatego ten proces trochę się wydłużył, ale autorzy, trzeba powiedzieć, że rzetelnie swoje teksty przeczytali. Teraz wypada oczekiwać, że do lektury licznie przystąpią także czytelnicy, dla tych, których pasjonują zamierzchłe czasy, emocje gwarantowane. Oby co najmniej takie, jakie odczuwa się przy otrzepaniu skórzu kolejnych pamiątek lokalnej historii. Ja nie wiem, czy to będzie dobre porównanie, ale jak się czyta dobrą książkę kryminalną, to tak tu jest też takie uczucie, że człowiek ciągle za mało wie, ciągle jeszcze trzeba uzupełnić, no bo to jest potężna historia przecież. Potężna, niekiedy zaskakująca i bez wątpienia ciekawa. Czwarty tom rocznika legionowskiego wydano w nakładzie 1000 egzemplarzy. Już niebawem za około 30 zł będzie go można nabyć w miejscowych księgarniach.